Witam i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Jako korepetytor z przedmiotów ekonomicznych z naciskiem na rozwiązywanie zadań ze zrozumieniem chciałabym Wam pokazać, czym jest krańcowa stopa substytucji oraz jak się ją liczy. Jeżeli mamy zadanie tego typu, konsument ma do wyboru wyłącznie dwa dobra X1 i X2. Zakładamy, że oba dobra są doskonale podzielne. Ponadto przyjmujemy założenie, że konsument przeznacza cały swój dochód, czyli tu oznaczony jako M większa od zera, na zakup tych dwóch dóbr. Preferencje konsumenta są opisane przez następującą funkcję użyteczności. Ona ma taką postać, jak tutaj sobie zaraz pokażemy, niekoniecznie liniową, ale jest to typowe dla jakby ujęcia krańcowej stopy substytucji w ramach ekonomii matematycznej. Oczywiście, że możemy ją liczyć w ramach mikroekonomii, ale z takim zapisem raczej to będzie się nam kojarzyło z ekonomią matematyczną. Żeby policzyć krańcową stopę substytucji, musimy obliczyć tak zwaną marginalną użyteczność. Jest to faktycznie pochodna z funkcji użyteczności, która jest taką jakby miarą zmierzenia zadowolenia z konsumpcji dwóch dóbr. W zależności ile konsumujemy x1, ile x2, taką mamy użyteczność, czyli nasze zadowolenie, tak nieformalnie mówiąc. I mamy do policzenia w tym zadaniu marginalną użyteczność względem x1, a potem względem x2. Dlaczego to się okaże? Zaraz sobie do tego przejdziemy. I teraz marginalna użyteczność względem x1 jest to zwyczajnie pochodna z tej funkcji użyteczności jakby całkowitej względem x1. Oznacza to tyle, że liczę pochodną z funkcji, gdzie jest więcej niż tylko jedna niewiadoma, ale względem tylko jednej z tych niewiadomych. Wówczas musimy przyjąć założenie, że druga zmienna, względem której nie liczymy pochodnej, przyjmuje wartość stałą. A więc jeżeli mam do policzenia, tak jak tu widać, znak pochodnej z sumy dwóch elementów, z czego jeden przyjmujemy jako stały, to liczymy pochodną samego x1 do potęgi 1 druga. Jak się liczy pochodne cząstkowe, ja tłumaczę na pewno na oddzielnym filmie, który jest na YouTubie. Wystarczy do tego zerknąć, żeby sobie to przypomnieć, ale tutaj widzimy, że 1 druga jest w potędze, więc przenosimy jak przy zwykłym liczeniu pochodnej przed ten nasz wyraz, czyli będzie 1 druga, tak jak tu widzimy, x, który był do symbolem 1 i podnosimy do potęgi o 1 mniej. Potęga była 1 druga, a więc w tym momencie minus 1 i mamy potęgę minus 1 druga. Teraz jak widać, ta pochodna będzie nam przyjmowała wartość dodatnią, bo jeżeli przyjmujemy, że x1 i x2 to są wartości nieujemne, czyli dodatnie lub równe 0, a raczej zakładamy, że dodatnie, tylko dodatnie, to marginalna użyteczność w tym momencie zawsze jest dodatnia. Jakobym tu nie podstawiała wartość x1, zawsze ta nasza pochodna będzie przyjmowała wartość dodatnią. Analogicznie liczymy marginalną, czyli krańcową użyteczność względem x2. Będzie to tak jak tu punkt wyżej, też pochodna cząstkowa, ale względem x2. I wtedy liczymy faktycznie pochodną względem x2 z naszej funkcji użyteczności całkowitej. A więc przyjmuję w tym momencie, że jest to pochodna z sumy, gdzie jeden z elementów jest stały, bo przy, jak mówiłam, przy pochodnej cząstkowej wszystkie elementy niezwiązane z x-em, względem którego liczę pochodną, są stałe. Liczę pochodną względem x2, a więc przyjmuję, że x1 jest stały. Przez to zauważamy, że pochodna z sumy to jest te pochodna z tego elementu plus pochodna z tego elementu. Jeżeli wiem, że jest to pochodna z tego elementu stałego, pochodna daje 0 plus pochodna z tego elementu 2 razy x2 do potęgi 1 druga. Tą 1 drugą, jak w zwykłej pochodnej, przenosimy tutaj i mamy 2 razy 1 druga, przepisuję x2, ale
pochodna będzie, czy ten wynik będzie do potęgi o 1 mniej. Czyli jeżeli było 1 druga, to będę miała minus 1 druga. I jeżeli przyjmuję, że x2 są, to są zmienne, które przyjmują wartości dodatnie, bo zależy mi na jakiejś konkretnej konsumpcji, niekoniecznie zerowej, to co bym tu nie podstawiała, zawsze marginalna użyteczność będzie nam dawała wyniki dodatnie. Jeżeli mamy polecenie wyznaczyć krańcową stopę substytucji między tymi dwoma dobrami, czyli między x1 a x2, to musimy sobie powiedzieć, że to jest inaczej taka relacja wymiany, przy której my chcemy wymieniać między sobą pewne ilości x1 i x2 w ten sposób, żeby ciągle osiągać ten sam poziom zadowolenia. Czyli jeżeli ja na przykład konsumuję, nie wiem, szynkę i nie wiem, jakąś tam kiełbasę, to w tym momencie mogę rezygnować z pewnej ilości szynki, ale muszę za to dostać odpowiednio dużo więcej konsumować przykładowo tej kiełbasy, żeby osiągać ten sam poziom zadowolenia, na przykład sytości. Jakkolwiek byśmy to mierzyli, czy zadowoleniem, które ciężko jest powiedzmy tak określić, czym to ono konkretnie jest. Ale krańcowa stopa substytucji, czyli tego, jak muszę wymieniać jedno dobro drugim, bo jeżeli jednego mnie konsumuje, to muszę konsumować więcej drugiego dobra, żeby osiągać ten sam poziom zadowolenia. A więc ta nasza krańcowa stopa substytucji, albo opisana jako KSS, albo tak jak tu marginalna stopa substytucji, przepraszam, noszę aparat na zębach obecnie, więc jest to faktycznie dla nas ułamek, gdzie w liczniku i w mianowniku mamy dwie marginalne użyteczności, raz względem x1, raz względem x2. Faktycznie podstawiamy w liczniku wynik marginalnej użyteczności, który tu był wcześniej. W mianowniku wpisuję wynik marginalnej użyteczności względem x2, czyli ten wyniczek. Gdy matematycznie to sobie uprościmy, to wychodzi nam pewien tutaj, o, już to zaznaczę, ten wynik. Nie zawsze jest możliwość wyliczenia konkretnie wyniku marginalnej stopy substytucji. Jest to powiedzmy taki zapis symboliczny, co wcale nie powinno przerażać studiujących ekonomię matematyczną, bo to jest normalne, szczerze powiem. I ten wynik się wziął z tego, że tyle wynosiła marginalna użyteczność względem x1, marginalna użyteczność względem 2. Takie mamy oznakowania, zawsze możecie ten film zatrzymać. Ale po obliczeniu takiego wyniku marginalnej stopy substytucji musimy już tylko zapisać interpretację, że za wzrost konsumpcji o jedną dodatkową jednostkę x2 należy zrezygnować z takiej ilości dobra x1, bo to jest relacja wymienna, gdzie w liczniku mogę mieć, powiedzmy, jakby cały wynik mogę przyjąć, że to jest o ile zmieni się x1, jeżeli w mianowniku zmieni się x2 o jednostkę. Więc możemy to zawsze powiedzieć w ten sposób, że ja muszę na przykład albo zwiększyć konsumpcję dobra x1 o tą wartość, ale jednocześnie zrezygnować z jednej jednostki x2. Musimy zawsze patrzeć przy tej interpretacji, co było w liczniku, a co w mianowniku. Wynikiem takiego podzielenia jest ten wynik. A jeżeli ten wynik, powiem, że ma pod kreską jedynkę, to licznik musi się o ileś tam zmienić, żeby mianownik zmienił się dokładnie o jednostkę. Tylko pamiętajmy o tym, że jeżeli zwiększamy konsumpcję jednego dobra, no to kosztem zmniejszenia konsumpcji drugim dobrem. Ja kończę omawianie tego zadania. Jeżeli potrzebujecie się ze mną kontaktować w sprawie swoich zadań, możecie wejść na stronę internetową tutaj podaną. Możecie też pisać bezpośrednio na adres mailowy, który tutaj będę na żywo pisała, czyli zadania, projekty, @wp.pl. Tam wystarczy wysłać do mnie zadania, z którymi macie problem. Ja na zamówienie mogę je rozwiązać. Jeżeli potrzebujecie, zaglądajcie do kolejnych filmów, które są umieszczone na konkretnych playlistach, nie tylko z mikroekonomii czy z ekonomii matematycznej. Subskrybujcie kanał, komentujcie, lajkujcie. Czekam na Waszą aktywność, a
Jeżeli się ze mną skontaktujecie, po prostu cierpliwie poczekajcie, a na pewno z Wami się skontaktuję. No i po prostu zapraszam do dalszej nauki. I zawsze pamiętajcie o tym, że trzeba rozwiązywać jak najwięcej zadań i samo obejrzenie takiego prostego filmiku, który nagrałam, na pewno Wam nie gwarantuje, że jesteście w stanie rozwiązać każdy przykładowy zestaw zadań.